Cześć. Dziś z okazji pierwszego odcinka podcastu Czuły Narrator chciałem Cię zaprosić do techniki Jose Silve, amerykańskiego samouka parapsychologii i twórcy programu samokontroli umysłu nazywanego metodą Silve. Silve twierdził, nie bez powodu, o czym się przekonasz, że odkrycie, iż inteligencja ludzka jest w stanie nauczyć się świadomego funkcjonowania przy częstotliwościach mózgu typu alfa i teta, przejdzie do historii jako jedno z najważniejszych odkryć ludzkości. Dziś w niektórych publikacjach można przeczytać, że osiąganie przez człowieka głębokich stanów duchowych i obcowanie w świecie niematerialnym odbywa się właśnie dzięki skonfigurowaniu mózgu na częstotliwość alfa czy teta. Tam też pojawia się przestrzeń samouzdrawiania. O to też chodzi w medytacji, wyciszeniu umysłu, uważności. O dotknięcie tego, co w biegu dnia codziennego jest niezauważalne, niedotykalne, bo zbyt, dla człowieka skoncentrowanego na zadaniach, subtelne. Metoda Silve jest ostatnio bardzo popularna. To nagranie stanowi remake mojego nagrania sprzed 2 lat, które znajdziesz na YouTubie. A źródłowo pochodzi z publikacji Jose Silve i polskiego nagrania z kaset z tą metodą, bodajże z lat 90. W miarę dokładnie odtwarzam przebieg tej medytacji, wprowadziłem nieznaczne tylko modyfikacje. Silve miał otwartość na to, by korzystać z jego dorobku dla dobra ludzkości. I to też dzisiaj czynię. Zapraszam Cię do pracy z techniką Jose Silve. Usiądź na krześle lub na fotelu. Najlepiej będzie, jeżeli na czas ćwiczenia zdejmiesz okulary, aby ci nie przeszkadzały. Nie krzyżuj nóg. Oddychaj normalnie, przez nos lub przez usta, jak ci wygodniej. Jeśli zdarzy się tak, że myśli ci uciekną, zawładną twoją uwagą, zbłądzisz, nic nie szkodzi. Tak bywa. Łagodnie zwróć uwagę na to, co będę mówić. Podążaj za moim głosem, za moją czułą narracją. Jeśli zaśniesz, nie przejmuj się. To oznacza, że twój organizm naprawdę tego potrzebował. Zawsze możesz wrócić do tej praktyki. Jeśli będziesz zasypiać regularnie, być może jest tak, że potrzebujesz mniej wygodnej pozycji, by wykonać to ćwiczenie. Być może pomoże ci twardsze krzesło lub coś innego. Sprawdź. Celem tego ćwiczenia jest utrzymanie twojej świadomości. Zalecane jest około 10 godzin słuchania i praktykowania tego ćwiczenia. Po tym czasie będziesz mieć już zdolność, by wprowadzić się w stan rozluźnienia bez użycia nagrania i bez użycia mojego głosu. Licząc i wyobrażając sobie cyfrę. U młodszych osób ten okres może być krótszy niż 10 godzin, może przykładowo wynosić 5 godzin. Dźwięk, który usłyszysz w czasie tego ćwiczenia w tle, nazywa się dźwiękiem alfa. Jest to częstotliwość około 300 Hz przerywana 10 razy na sekundę, aby była słyszana przez twoje uszy. Dźwięk ten pomoże ci w uwarunkowaniu stanu tak zwanej dominującej częstotliwości alfa, który jest niezwykle korzystny dla twojego zdrowia, tak fizycznego, jak i psychicznego. Jest to stan pełnego rozluźnienia, w którym twój mózg wytwarza więcej częstotliwości w zakresie od 8 do 14 cykli na sekundę. To właśnie nazywamy stanem alfa. Przyjmij wygodną, komfortową dla ciebie pozycję. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech i podczas wydechu 3 razy powtórz w myśli i wyobraź sobie cyfrę 3. Weź drugi głęboki wdech i podczas wydechu 3 razy powtórz w myśli i wyobraź sobie cyfrę 2. Weź następny głęboki wdech i podczas wydechu 3 razy powtórz w myśli i wyobraź sobie cyfrę 1.
Jesteś teraz na poziomie 1. Jest to podstawowy poziom, którego możesz używać w każdym dowolnym, pożądanym przez Ciebie celu. Aby Ci pomóc w osiągnięciu głębszego, zdrowszego poziomu umysłu, będę teraz liczył od 10 do 1. Każda malejąca cyfra spowoduje uczucie schodzenia głębiej, na głębsze, zdrowsze poziomy Twojego umysłu. Wyobrażaj sobie albo wyczuwaj poszczególne cyfry. 10. 9. Schodzisz głębiej. 8. 7. 6. Coraz głębiej i głębiej. 5. 4. 3. Coraz głębiej i głębiej. 2. 1. Osiągasz teraz głębszy niż poprzednio, zdrowszy poziom umysłu. Aby Ci pomóc w osiągnięciu jeszcze głębszego poziomu umysłu, zwrócę teraz Twoją uwagę na poszczególne części Twojego ciała. Skup uwagę na głowie, na skórze pokrywającej Twoją czaszkę. Na pewno zauważysz lekkie drżenie skóry, uczucie mrowienia i uczucie ciepła spowodowane przez krążenie. Teraz usuń wszystkie istniejące tam napięcia lub uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź tę okolicę głowy w stan głębokiego rozluźnienia, który będzie się pogłębiał w miarę kontynuacji tego ćwiczenia. Skup uwagę na czole, na skórze pokrywającej Twoje czoło. Zauważysz lekkie drżenie skóry i uczucie ciepła spowodowane przez krążenie. Teraz usuń wszystkie istniejące tam napięcia lub uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź tę okolicę głowy w stan głębokiego rozluźnienia, który będzie się pogłębiał w miarę kontynuacji tego ćwiczenia. Skup uwagę na oczach, na tkankach skupiających się wokół nich. Na pewno zauważysz lekkie drżenie skóry i uczucie ciepła spowodowane przez krążenie. Teraz usuń wszystkie istniejące tam napięcia lub uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź tę okolicę głowy w stan głębokiego rozluźnienia, który będzie się pogłębiał w miarę kontynuacji tego ćwiczenia. Skup uwagę na twarzy, na skórze pokrywającej Twoje policzki. Zauważysz lekkie drżenie skóry i uczucie ciepła spowodowane przez krążenie. Teraz usuń wszystkie istniejące tam napięcia lub uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź tę okolicę głowy w stan głębokiego rozluźnienia, który będzie się pogłębiał w miarę kontynuacji ćwiczenia. Skup uwagę na szyi, na skórze pokrywającej szyję. Zauważysz lekkie drżenie skóry i uczucie ciepła spowodowane przez krążenie. Teraz usuń wszystkie istniejące tam napięcia lub uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź tę okolicę ciała w stan głębokiego rozluźnienia, który będzie się pogłębiał w miarę kontynuacji ćwiczenia. Skup uwagę na wnętrzu szyi. Usuń wszystkie istniejące tam napięcia lub uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź tę okolicę ciała w stan głębokiego rozluźnienia. Rozluźnienia, które staje się głębsze i głębsze za każdym razem. Skup uwagę na ramionach i rękach. Zdaj sobie sprawę z wrażeń spowodowanych przez ubranie dotykające skóry w tej okolicy ciała. Z wibracji skóry pokrywającej ramiona i ręce. Usuń wszystkie istniejące tam napięcia oraz uciski spowodowane przez ścięgna.
Wprowadź twoje ramiona w stan głębokiego rozluźnienia. Rozluźnienia, które staje się głębsze i głębsze za każdym razem. Skup teraz uwagę na klatce piersiowej. Zdaj sobie sprawę z wrażeń spowodowanych przez ubranie dotykające skóry w tej okolicy ciała. Z wibracji skóry pokrywającej klatkę piersiową. Usuń wszystkie istniejące tam napięcia oraz uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź klatkę piersiową w stan głębokiego rozluźnienia. Rozluźnienia, które staje się głębsze i głębsze za każdym razem. Skup uwagę wewnątrz klatki piersiowej. Rozluźnij wszystkie organy wewnętrzne. Rozluźnij wszystkie gruczoły. Rozluźnij wszystkie tkanki, włączając w to również komórki, z których są te tkanki zbudowane. Spraw ich zdrowe i rytmiczne funkcjonowanie. Skup uwagę na brzuchu. Zdaj sobie sprawę z wrażeń spowodowanych przez ubranie dotykające skóry w tej okolicy ciała. Z uczucia wibracji skóry pokrywającej twój brzuch. Usuń wszystkie istniejące tam napięcia oraz uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź brzuch w stan głębokiego rozluźnienia. Rozluźnienia, które staje się głębsze i głębsze za każdym razem. Skup uwagę wewnątrz jamy brzusznej. Rozluźnij wszystkie organy wewnętrzne. Rozluźnij wszystkie gruczoły. Rozluźnij wszystkie tkanki, włączając w to również komórki, z których te tkanki są zbudowane. Spraw, by funkcjonowały w sposób zdrowy i rytmiczny. Skup uwagę na udach. Zdaj sobie sprawę z wrażeń spowodowanych przez ubranie dotykające skóry w tej okolicy ciała. Z uczucia wibracji skóry pokrywającej twoje uda. Usuń wszystkie istniejące tam napięcia oraz uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź uda w stan głębokiego rozluźnienia. Rozluźnienia, które staje się głębsze i głębsze za każdym razem. Wczuj się w wibracje kości udowych pod mięśniami. Te wibracje powinny być teraz łatwo zauważalne. Skup uwagę na kolanach. Zdaj sobie sprawę z uczucia wibracji skóry pokrywającej twoje kolana. Usuń wszystkie istniejące tam napięcia oraz uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź kolana w stan głębokiego rozluźnienia. Rozluźnienia, które staje się głębsze i głębsze za każdym razem. Skup uwagę na łydkach. Zdaj sobie sprawę z uczucia wibracji skóry pokrywającej twoje łydki. Usuń wszystkie istniejące tam napięcia oraz uciski spowodowane przez ścięgna. Wprowadź łydki w stan głębokiego rozluźnienia. Rozluźnienia, które staje się głębsze i głębsze za każdym razem. Aby osiągnąć głębsze i zdrowsze poziomy umysłu, skoncentruj się teraz na palcach stóp. Osiągasz głębsze i zdrowsze poziomy umysłu. Aby osiągnąć głębsze i zdrowsze poziomy umysłu, skoncentruj się teraz na spodzie stóp. Osiągasz głębsze i zdrowsze poziomy umysłu. Aby osiągnąć głębsze, zdrowsze poziomy umysłu, skoncentruj się teraz na piętach. Osiągasz głębsze i zdrowsze poziomy umysłu. Teraz wyobraź sobie, że twoje stopy nie należą do twojego ciała. Masz uczucie, jak gdyby stopy
nie należały do twojego ciała. Teraz masz uczucie, jak gdyby stopy, kostki, łydki, kolana nie należały do twojego ciała. Teraz masz uczucie, jak gdyby stopy, kostki, łydki, kolana, uda, biodra, barki, ramiona i ręce nie należały do twojego ciała. Znajdujesz się teraz na głębszym, zdrowszym poziomie umysłu, głębiej niż poprzednio. Aby ci pomóc w osiągnięciu jeszcze głębszego i jeszcze zdrowszego poziomu umysłu, policzę teraz od 1 do 3. W tym momencie przeniesiesz się w wyobraźni do twojego idealnego miejsca rozluźnienia. Potem przestanę mówić i gdy ponownie usłyszysz mój głos, godzina czasu upłynie na tym poziomie świadomości. Gdy mój głos powróci, nie przestraszy cię. Weźmiesz głęboki oddech, rozluźnisz się i zejdziesz jeszcze głębiej. 1, 2, 3. Przenieś się w wyobraźni do twojego idealnego poziomu rozluźnienia i pozostań tam do czasu, aż znów usłyszysz mój głos. Rozluźnij się. Rozluźnij się. Weź głęboki wdech i w czasie wydechu wejdź w jeszcze głębszy stan rozluźnienia. Będziesz w dalszym ciągu słuchać mojego głosu, podążać za moim głosem. Będziesz w dalszym ciągu zwracać uwagę na to, co mówię. Jest to dla ciebie korzystne. Chcesz, aby tak było i tak się stanie. W momencie, gdy powiem rozluźnij się, przerwane zostaną natychmiast wszystkie niepotrzebne ruchy, niepotrzebne funkcje twojego ciała, mózgu i umysłu. Poczujesz całkowitą pasywność, rozluźnienie fizyczne i psychiczne. Mogę cię wyprowadzić z tego poziomu umysłu lub z poziomu głębszego niż ten przez odliczanie od 1 do 5. W momencie, gdy powiem 5, usłyszysz 5. Otworzysz oczy, odczujesz rzeźkość, przebudzenie, doskonałe samopoczucie i doskonałe zdrowie. Różnica pomiędzy mentalnością geniusza i mentalnością zwyczajną polega na tym, że geniusze używają szerszych zakresów umysłu i używają go w specjalny sposób. Teraz jesteś w stanie używać szerszych zakresów twojego umysłu i używasz go w specjalny sposób. Następujące stwierdzenia są dla twojej korzyści. Możesz je powtarzać od czasu do czasu po osiągnięciu głębszych poziomów umysłu. Pamiętaj, teraz będę mówił w twoim imieniu. Rozwijające się zdolności umysłu służą lepiej ludzkości. Każdego dnia, pod każdym względem, czuję się lepiej, coraz lepiej i lepiej. Pozytywne myśli przynoszą mi korzyści, których pragnę. Po
Posiadam całkowitą kontrolę nad moimi zmysłami na poziomie umysłu i na każdym innym poziomie, włączając w to poziom świadomości zewnętrznej. Negatywne myśli i negatywne sugestie nie mają na mnie żadnego wpływu na żadnym poziomie umysłu. Negatywne myśli i negatywne sugestie nie będą nigdy miały na mnie żadnego wpływu na żadnym poziomie umysłu. Mój system odpornościowy jest zawsze w stanie doskonałego zdrowia i doskonałego funkcjonowania. Moje ciało i mój umysł są zawsze w doskonałym zdrowiu. Teraz pozostawię Ci trochę czasu na Twoje osobiste programowanie. Możesz sobie wyobrazić osiągnięty cel, rozwiązanie jakiegoś problemu, spotkanie z klientem, wynik rozmowy handlowej, odkrycie sposobu na spełnione życie, poczucie sprawczości, realizację życiowej misji, samorealizację, obraz wymarzonej relacji z sobą albo z kimś innym i wszystko inne. Cokolwiek, co jest dla Ciebie ważne, służy Tobie, jest dobre dla Ciebie i jednocześnie jest dobre dla innych. Zacznij programowanie teraz.
Rozluźnij się. Weź głęboki wdech i w czasie wydechu wejdź w jeszcze głębszy stan rozluźnienia. Wdychając powietrze, wyobraź sobie, że wdychasz dobrą energię. Wydychając powietrze, wyobraź sobie, że pozbywasz się wszelkich napięć, niepokojów, lęków. Weź kolejny głęboki wdech i podczas wydechu rozluźnij się, pozbywając się wszelkich napięć i niepokojów. Za każdym razem, gdy funkcjonujesz na tych poziomach umysłu, uzyskujesz korzystne efekty fizyczne i psychiczne. Możesz używać tych poziomów, aby pomóc sobie fizycznie i psychicznie. Możesz używać tych poziomów, aby udzielać pomocy fizycznej i psychicznej Twoim najbliższym, przyjaciołom, znajomym. Możesz używać tych poziomów w celu udzielania pomocy fizycznej i psychicznej każdemu człowiekowi, który takiej pomocy potrzebuje. Będziesz zawsze używać tych poziomów w konstruktywny, twórczy sposób dla każdego celu, który jest dobry, godziwy, czysty, uczciwy i pozytywny. Będziesz częścią twórczej i konstruktywnej działalności, aby ten świat stał się dla nas lepszym miejscem do życia, abyśmy zostawili lepszy świat dla tych, co po nas przyjdą. Całą ludzkość będziesz traktować w zależności od wieku jako ojców lub matki, braci lub siostry, córki. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Posiadasz lepsze zrozumienie, współczucie i cierpliwość dla innych. Za chwilę policzę od 1 do 5. W tym momencie otworzysz oczy, poczujesz rzeźkość, doskonałe samopoczucie i doskonałe zdrowie. Czując się jeszcze lepiej niż poprzednio. Twój wzrok i słuch poprawią się za każdym razem, gdy funkcjonujesz na tych poziomach umysłu. 1. 2. Budzisz się powoli. 3. Gdy powiem 5, otworzysz oczy, poczujesz rzeźkość, doskonałe samopoczucie i doskonałe zdrowie. Poczujesz się lepiej niż poprzednio, poczujesz się tak, jak po przespaniu odpowiedniej ilości odświeżającego, dodającego energii, rozluźniającego snu. 4. 5. Twoje oczy są otwarte. Odczuwasz i doświadczasz rzeźkości. Odczuwasz i doświadczasz doskonałego samopoczucia. Odczuwasz i doświadczasz doskonałego zdrowia. Czujesz się dużo lepiej, o niebo lepiej niż poprzednio. Taka jakość odczuwania i samopoczucia jest w tej chwili prawdą o tobie.